gościem jest pan Zygmunt Worsa, jeszcze starosta powiatu świdnickiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Zygmuncie, w Świdnicy prezydentem została kandydatka SLD. Spodziewał się pan takiego przebiegu głosowania? Spodziewałem się takiego przebiegu głosowania. Zresztą w jednym z wywiadów w telewizji Teletop Sudety na zakończenie wywiadu powiedziałem, że uważam, że wygra Beata Słaniewska. Do ostatniej niemal chwili w niedzielę prognozowano, że w powiecie świdnickim dojdzie do koalicji Wspólnota Samorządowa PO, co z kolei oznaczało, że nie otrzyma pan żadnej funkcji, natomiast na stanowisko starosty typowano Wojciecha Murcka. Jak już wiemy, do takiej koalicji nie dojdzie. W tej chwili na kształtu zaczyna nabierać koalicja, może inaczej, dopina się koalicja Wspólny Powiat PO. Przyzna pan, że to jest taka egzotyczna bardzo koalicja? Koalicja nie jest egzotyczna, dlatego że składa się z rozsądnych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą część, o której pani powiedziała, to ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby kandydatem na starostę był Wojciech Murdzek. Dlatego że wszędzie i powszechnie było wiadomo, że poparcie Platformy Obywatelskiej dla pana Wojciecha Murdzka w wyborach na prezydenta Świdnicy skutkowało podpisaniem umowy z Platformą Obywatelską i to stanowisko pan prezydent Wojciech Murdzek i wspólnota samorządowa zagwarantowała w umowie koalicyjnej z Platformą dla członka Platformy Obywatelskiej. Czy w takim układzie sił, jaki się formuje, możliwe jest rządzenie bez kłótni i sporów? Tak, bardzo możliwe, dlatego że w grupie 10 radnych, którzy są zgromadzeni wokół mnie, jest 5 radnych ze wspólnego powiatu, 2 przedstawicieli SLD, 2 przedstawicieli Razem dla Powiatu i 1 przedstawiciel Komitetu Sabiny Cebuli, to jest 10 osób. Do tego umowa koalicyjna, która jest w tej chwili podpisana, 4 radnych Platformy Obywatelskiej i to daje na dzień dzisiejszy 14 osób, co stanowi większość zdolną wybrać i starostę, wicestarostę i zarząd powiatu. Nieoficjalnie mówi się, że starostą zostanie pan Piotr Federowicz. Pana typuje się na stanowisko wicestarosty, co z kolei wywołuje niepochlebne komentarze wspólnoty samorządowej. Jak pan się do tego odniesie? Porozumienie, które w tej chwili jest podpisane, mniej więcej w ten sposób konstruuje starostę i wicestarostę oraz zarząd powiatu, o którym w tej chwili nie będę mówił, bo to pokażą wybory. W poniedziałek po południu o godzinie 16 jest sesja, ale dołącza do nas najprawdopodobniej kolejny koalicjant, to jest PSL. Dzisiaj jest piątek, więc około godziny 17 będziemy jeszcze prowadzić te rozmowy, a na niedzielę zaplanowaliśmy wspólne podpisanie nowej koalicji. Jeżeli dojdzie do tego, to są jeszcze możliwe zmiany w tej wcześniejszej umowie zawartej z Platformą Obywatelską. Jak będzie końcowy kształt wyglądał z zarządu, zobaczymy. To na dzisiaj nie wiadomo. Nieoficjalnie typuje się obecną wicestarostę jako wiceprezydenta Świdnicy. Chodzi o panią Alicję Synowską. Czy to gwarantuje lepszą współpracę na linii miasto-powiat świdnicki, która do tej pory daleka była od ideału? Myślę, że chyba trzeba coś sprostować. Bardzo się cieszę, że mogę to zrobić, bo ja też tylko z nieoficjalnych wieści słyszę o takiej propozycji. Natomiast z mojej wiedzy wynika, że takiej propozycji i takich rozmów oficjalnych pomiędzy panią obecną już w tej chwili prezydent, a panią Alicją Synowską nigdy nie było. I taka propozycja nigdy oficjalnie nie padła. Więc to są dywagacje tylko i wyłącznie dziennikarskie i myślę, że najlepiej byłoby spytać tutaj i panią prezydent, i panią Alicję Synowską. Nie mnie, ja przynajmniej o oficjalnych komunikatach na ten temat nie słyszałem, jak też o oficjalnych propozycjach. A załóżmy, że jednak dojdzie do takich rozmów i pani Synowska zostanie wiceprezydentem. Gdzie upatrywałby pan szansę na zacieśnienie tej współpracy? O tym porozmawiamy po powołaniu zastępców prezydenta miasta Świdnicy, bo ja nie mam wiedzy na temat tego, kogo pani Beata Słaniewska powoła. Z tego co wiem, w tej chwili ma to być jeden mężczyzna, natomiast nic nie wiem na temat drugiego wiceprezydenta. A gdzie czy w ogóle będzie? Gdzie do tej pory były największe problemy właśnie w tej współpracy, gdy prezydentem był Wojciech Murdzek? Pytanie jest trochę dziwne, dlatego że ja osobiście nigdy nie miałem żadnych problemów we współpracy z prezydentem Świdnicy, jeśli chodzi o naturę samorządową. Tak samo jak i z wójtami, burmistrzami poszczególnych gmin. Czasami mieliśmy dosyć mocne różnice zdań, ale z burmistrzem Żarowa.
który w pewnym momencie był dosyć trudnym człowiekiem we współpracy, ale myślę, że ta kadencja, jeżeli będę sprawował jakąkolwiek funkcję w powiecie, będzie zdecydowanie inna i ta współpraca będzie dobra. Akurat powiat świdnicki moją osobę cechowało to, że te wszystkie inwestycje, porozumienia, które mieliśmy, czy to z gminą Marcinowice, miastem Świdnica, budowa pogotowia, budowa drogi, wspólne projekty edukacyjne, to wszystko było naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Z miastem Świdnica nie udał nam się jeden projekt w tej chwili oświatowy, gdzie weszły wszystkie gminy z terenu powiatu świdnickiego, natomiast no, miasto Świdnica akurat tutaj nie uczestniczy. Ale myślę, że to nie jest wina pana prezydenta, tylko jakiegoś małego niedomówienia z bezpośrednimi osobami zarządzającymi oświatą świdnicką. Natomiast ta współpraca samorządowa naprawdę była przez te wszystkie lata bardzo dobra. Jakie wyzwania czekają zarząd w najbliższej kadencji? Zarząd powiatu? Tak. Te wyzwania są dosyć jasno skonstruowane w tej chwili i realne. To jest przede wszystkim w tym roku już ogłoszony przetarg na generalny remont auli pierwszego LO za kwotę prawie 3 milionów złotych. To jest inwestycja w gminie Marcinowice drogi powiatowej między Marcinowicami a Zebrzydowem za prawie 1,5 miliona złotych. Tam będzie partycypowała gmina Marcinowice, a resztę pieniędzy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Czeka nas również budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach obiektu obecnego trzeciego i czwartego LO, o czym kiedyś wspominałem przy przenoszeniu czwartego LO, że taki obiekt będziemy chcieli wybudować, żeby zabezpieczyć lepsze warunki dla młodzieży. No i kilka zmian w oświacie na pewno nas również czeka. A czy uda się w tej kadencji wyciągnąć powiat na prostą finansową? Powtarza pani rzeczy, które są kompletną bzdurą, dlatego że ja w każdym z wywiadów mówiłem, że powielanie opinii o tym, że powiat jest w tragicznej sytuacji finansowej, jest wymysłem kilku osób powielanych na sesjach Rady Powiatu, a potem powtarzany przez dziennikarzy. Powiat ma 56 milionów obligacji, które będą rozpoczęcie spłacania tych obligacji, czyli wykupu, będzie od roku 2016. W ciągu ostatniej kadencji zmniejszyliśmy nasze zadłużenie o 5,5 miliona. W tym roku spłaciliśmy kredyt 3-milionowy. Ten rok budżetowy prawdopodobnie zamkniemy na zero, czyli się zbilansujemy. Przyszły rok 2015 wchodzimy z nadwyżką 4,5 miliona i zabezpieczeniem całej wysokości subwencji oświatowej na oświatę. Również mamy pokrycie na te inwestycje. Będziemy to kosztowało sporo czasu, żeby te wszystkie idiotyzmy o powiecie jako bankrucie prostować, bo najłatwiej jest rzucić takie hasło. Natomiast proszę spojrzeć tylko i wyłącznie w wyniki finansowe, w budżety, w zakończenie tych budżetów i w przyszłoroczny budżet. Wiadomo, że od roku 2016 będziemy musieli znaleźć co najmniej 5,6 miliona na wykup obligacji lub zrobić dwa proste zabiegi. Wykupić obligacje za taką kwotę, na jaką nas będzie stać, a resztę dalej zrolować, czyli przenieść na dalszą część. Związane jest to oczywiście z ponoszeniem pewnych kosztów odsetek, ale tak funkcjonują wszystkie samorządy, że w momencie, kiedy nie ma pełnego zabezpieczenia na wykup obligacji, musi wystarczyć przede wszystkim na administrację, na szkolnictwo, na szpital, który finansuje się całkowicie osobną ścieżką, bo kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. I jeżeli się spojrzy na niektóre budżety gmin i powiatu, to są one zdecydowanie mocniej niektóre zadłużone. Nie mówię tu już o gminie mojej rodzimej Żarów, który ma zawsze z tym kłopoty, włącznie ze spłacaniem samych odsetek od kredytów, ale proszę spojrzeć również na miasto Świdnica. Miasto Świdnica ma większe zadłużenie niż powiat świdnicki. My mamy w tej chwili 67,5 miliona całkowitego zadłużenia przy 140-milionowym budżecie. To jest około 48%. Miasto Świdnica, z tego co ja się zorientowałem, to procentowe ma może troszkę mniejsze, może porównywalne, ale budżet mają znacznie większy. Mają około 180 milionów w planach budżetowych. No i oczywiście budżety miast i gmin mają ogromny komfort, mają, dlatego że mogą w każdej chwili podwyższać opłaty za śmieci. Co się dzieje w mieście Świdnica? Nie wiem, jak sobie pani prezydent z tym poradzi. Jest kilka inwestycji, które nie są skończone i z tego co wiem, jedna jest za chwileczkę, będzie problemem, bo zrodzi dodatkowe koszty. Więc bardzo proszę o
niepowielanie rzeczy, które po prostu nie mają racji bytu, ani nie są prawdziwe. Dobrze, a czy diety radnych w dalszym ciągu pozostaną na takim obniżonym poziomie? Tak, na pewno. Chociaż to jest decyzja rady, ale myślę, że nikt nie ma tu żadnych zakusów, żeby zwiększać jakiekolwiek diety. No byłoby to kompletnym głupotą i nonszalancją ze strony radnych, kiedy został ustalony na niższym poziomie. Myślę, że każdy się do tego dostosuje. O tym decydują radni w głosowaniu. Czego można życzyć panu i zarządowi na kolejną kadencję? Na kolejną kadencję przede wszystkim zdrowia, żeby wystarczyło na pracę, no i zrealizowania tych najbardziej podstawowych inwestycji, które zaplanowaliśmy na rok 2015. I myślę, że w następnych budżetach, gdzie będą się pojawiały środki unijne, zrobimy jeszcze fajne rzeczy dla całego powiatu i społeczeństwa powiatu.